Zamiast na rynku, Mikołajki w Zawichoście odbyły się w miejscowej remizie. Nikt nie narzekał i wszyscy bawili się doskonale. Było ubieranie choinki, warsztaty rękodzielnicze i co najważniejsze, Mikołaj z prezentami. Mikołajki, rozświetlenie choinki, rozświetlenie miasta, wspólne dekorowanie choinki miejskiej mają już swoją kilkuletnią tradycję, ale w tym roku czas zacząć nową tradycję. Nie do końca nam sprzyja pogoda, więc spotykamy się w remizie, też w przepięknej scenerii tutaj świąt już Bożego Narodzenia. Mikołajek, najważniejsze, żeby dopisały dzieci, najważniejsza wspólna dobra mikołajkowa zabawa. Tych małych dzieci i troszeczkę większych dzieci wspólnie organizujemy mikołajki z drobnymi upominkami tutaj od gminy, ale przede wszystkim chodzi nam o wspólną zabawę. Scenariusz imprezy pokrzyżował deszcz i trzeba było go na bieżąco modyfikować. Na szczęście organizatorzy stanęli na wysokości zadania. MGOK odpowiada zawsze za strojenie choinki miejskiej. Mamy elementy do tworzenia tym razem długiego łańcucha choinkowego. Zobaczymy, co dzieci potrafią zrobić. Myślę, że będzie to mega łańcuch, który postaramy się na koniec zmierzyć. Rzeczywiście powstał mega łańcuch z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych, długości 40 metrów, który będzie zdobił choinkę na rynku przez kilka tygodni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty Stacyjkowa. Animacje firmy Stacyjkowo, która też na pewno zajmie się tym, żeby z najmłodszymi stworzyć ciekawe elementy zdobnicze, które mam nadzieję zawisną na tej choince, którą Państwo widzicie tutaj za mną. Ona jest przygotowana, świecą się na niej piękne, kolorowe światełka. Najważniejszym uczestnikiem spotkania był Mikołaj, który sprawił mnóstwo radości, szczególnie najmłodszym. Gość z Laponii przywiózł prezenty dla wszystkich, którzy go o nie prosili w listach. Podróżowałem na tych swoich pięknych tutaj saniach, które tutaj możemy zaprezentować. Ale one są bez reniferów, czyli gdzie renifery teraz? A reniferki teraz odpoczywają tutaj niedaleko, jedzą sobie sianko, także... Jakie były zapotrzebowania społeczności zawichojskiej na prezenty, no bo listy na pewno Mikołaj przeczytał. No listy tak, listy zostały przeczytane, prezenty są, no będziemy wręczać dzieciom tutaj upominki, będziemy dawać certyfikaty, czy dziecko było grzeczne, czy niegrzeczne, także cukiereczki, także będziemy z dziećmi się tutaj ładnie bawić. Od kilku lat władze samorządowe razem z radnymi robią zrzutkę, a za zebrane pieniądze kupują zabawki dla 3 przedszkoli z gminy Zawichost. Od kilku lat istnieje taka wspólna inicjatywa burmistrza i Rady Miejskiej. Za wspólnie tutaj uzbierane pieniążki co roku kupujemy zabawki do 3 przedszkoli, które działają na terenie gminy Zawichost. I zawsze te roześmiane miny dzieci, ta ich radość jest bezcenna, to jest wspaniałe przeżycie. Okazale się prezentowało stoisko z rękodziełem wystawione przez koło gospodyń i gospodarzy wiejskich z Czyżowa Plebańskiego. Z Zawichostu Jerzy Strzyż, STV Info.